legendy, to właśnie ten święty uratował miasto od niszczenia ze strony najeźdźców. Miejscowość ta, jak mówią historycy, 2 kwietnia 1384 roku była darowana przez Marię Antegameńską, królową węgierską, na uposażenie biskupstwa przemyskiego. Z tym względu herbem Brzozowa jest głowa świętego Jana Chrzciciela. Wspominamy o tym, ponieważ, jak wiemy, zadaniem świętego Jana Chrzciciela było wskazywać drogę do Chrystusa. To właśnie święty Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa, nazywając go Mesjaszem i tym, który gładzi grzech świata. O Chrystusie przypomina nam od wieków także i dziś świątynia w Brzozowie, której usytuowanie wskazuje na Zbawiciela. Krzyże, wierz świątyni wołają o tym, że zbawienie dokonało się na Kalwarii. A my wszyscy, idąc za sztandarem krzyża, winniśmy wchodzić na drogę, na górę przemienienia i tym samym dochodzić do bliskości z Bogiem i ludźmi, powtarzając słowa świętego Piotra: Panie, dobrze nam tu być. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu, papieżowi Franciszkowi za przyznanie świątyni w Brzozowie tytułu Bazyliki Mniejszej. Osobie nuncjusza apostolskiego księdza arcybiskupa Salvatore Penaglio, którego serdecznie witamy w archidiecezji przemyskiej w Brzozowie, okazujemy szacunek Ojcu Świętemu, papieżowi Franciszkowi. Serdecznie witam i pozdrawiam księdza arcybiskupa Józefa, który tak bardzo troszczył się i troszczy się o tę brzozowską świątynię. Pozdrawiam księdza biskupa Jana z Rzeszowa, księdza biskupa Stanisława. Jeszcze pozdrawiam. Dziękuję za przybycie braciom kapłanom, osobom życia konsekrowanego, szanownym przedstawicielom władz państwowych i samorządowych, parlamentu, służby mundurowej, wszystkich wiernych zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Pozdrawiam naszych braci i siostry trwających na modlitwie dzięki archidiecezjalnemu Radu Fara. Wiemy, że Bazylika Mniejsza to tytuł honorowy, mówiący przede wszystkim o bogactwie pobożności miejscowej wspólnoty parafialnej, o jej umiłowaniu liturgii i okazywaniu gorliwej czci wobec Pana Boga. Bazylika to również zadanie umacniania jedności z Ojcem Świętym. To ciągłe wskazywanie wzorem świętego Jana Chrzciciela na Pana Boga i prowadzenie do Niego, to ciągła przemiana naszych serc. Kiedyś w otoku herbu Brzozowa znajdowała się dewiza w języku łacińskim: Humanitas, Patientia, Amicitia i data 1359. Ten napis oznacza miłość, cierpliwość, ludzkość. Obiecujemy, księże arcybiskupie, że w duchu miłości, cierpliwości, poszanowaniu ludzkiej godności będziemy się starać gorliwością duszpasterzy i pobożnością wiernych wskazywać na osobę najważniejszą, na Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Prosimy księdza arcybiskupa nuncjusza apostolskiego o przewodniczenie świętej liturgii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Boże z wami. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli ze czystym sercem zwrócić najświętszą ofiarę. Spowiadam się, Boże pomocy, i nam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą o uczynieniu zaniedbania. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Przemyskiej. Wychodząc naprzeciw prośbie Jego Ekscelencji Najczcigodniejszego księdza Adama Szala, arcybiskupa przemyskiego, wyrażonej w piśmie z dnia 10 stycznia 2017 roku, w którym przedłożył prośby i pragnienia duchowieństwa oraz wiernych, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy szczególnych uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, podnosi Kościół parafialny pod wezwaniem przemienienia Pańskiego w Brzozowie do tytułu i godności Bazyliki Mniejszej, nadając wszystkie prawa i przywileje liturgiczne przysługujące mu zgodnie ze zwyczajem, przy zachowaniu obowiązujących przepisów dekretu o tytule Bazyliki Mniejszej, ogłoszonego dnia 9 listopada 1989 roku. Bez względu na wszelkie przeciwne rozporządzenia, w siedzibie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 8 listopada 2017 roku podpisał Robert kardynał Sarach, prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Przy sobie tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Zobowiązania, ale są jeszcze przywileje.
Dla przykładu, na szatach liturgicznych, na chorągwiach, na pieczęci bazyliki można umieścić znaki papieskie, czyli skrzyżowane klucze. Na frontonie kościoła winny znaleźć się, i już się tu znajdują, symbole papieskie lub stolicy apostolskiej. Z dóbr duchowych, przywilejów duchowych jest ten, który został wspomniany już przed mszą świętą. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą tę świątynię i będą w niej uczestniczyć w świętej liturgii, albo przynajmniej odmówią Ojcze Nasz, Wierzę w Boga, pod zwykłymi warunkami, czyli stan łaski uświęcającej, komunia święta, modlitwa według intencji Ojca Świętego i wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, mogą w niej zyskać odpust zupełny w wyznaczone dni. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi niebami. Zostanie teraz podpisany
akt pamiętający doniosłe wydarzenie podniesienia naszego kościoła parafialnego do godności Bazyliki Mniejszej na świadectwo dla przyszłych pokoleń. Po złożeniu podpisów przez nuncjusza i obecnych księży arcybiskupów i biskupów oraz kustosza Bazyliki odśpiewano uroczyste Te Deum, wyrażając wobec Boga dziękczynienie za to święte miejsce, za miniony czas oraz zawierzając Mu naszą przyszłość. Dziękuję, że będąc pasterzem naszej archidiecezji,
a zarazem przewodniczącym Episkopatu Polski, przedstawiłeś na konferencji Episkopatu prośbę podniesienia naszej świątyni do tytułu Bazyliki Mniejszej. Spotkało się to z akceptacją i taka nota została przesłana do Stolicy Apostolskiej. Ojcze diecezji, księże arcybiskupie Adamie, Tobie przypadło już w udziale przedłożenie prośby i pragnienia duchowieństwa oraz wiernych kongregacji kultu Bożego i dyscypliny sakramentów o podniesieniu kolegiaty w Brzozowie do tytułu Bazyliki Mniejszej, co uczyniłeś pismem, jak słyszeliśmy, z dnia 10 stycznia 2017 roku, wraz z wypełnionym wnioskiem szczegółowym. Za ten wyraz Twojej dobrej woli, serdeczność i wielką życzliwość głoszę staropolskie Bóg i dziękuję za ofiarowany wczoraj piękny, a dla nas bardzo drogocenny dar ołtarza. Teraz przynoszę sprawę pozdrowienia od papieża Franciszka w jego imieniu udzielę apostolskiego błogosławieństwa. Pan z wami. I z Twoim Duchem. Niech imię Pańskie będzie.